Hej, to znowu ja, Monia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was test akwareli Białe Noce. Niestety tak bardzo spieszyłam się na nagranie tego odcinka, że pierwszy raz w życiu zatrzymała mnie policja. Całe szczęście panowie byli bardzo mili i delikatnie mnie oszczędzili, za co im bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Akwarele Białe Noce pochodzą z firmy Niska Palitra. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Możecie znać także inne farby akwarelowe, które nazywają się Sonet, są także Ładoga. I dzisiaj stwierdziłam, że porównam Wam te trzy najbardziej tak naprawdę popularne marki akwareli razem. Zestawię je po to, żebyście w końcu mogli zobaczyć, jakie są różnice między tymi właśnie farbami. Troszeczkę poszperałam, weszłam na stronę producenta, poczytałam o każdej jednej farbie z osobna i chciałam po pierwsze rozwiać pierwszą, taką najdłuższą plotkę, którą widuję często na forach paznokciowych. Mianowicie, Sonet podobno są stworzone na rynek ukraiński, natomiast Białe Noce na rosyjski. Nie, to nie jest prawda. Wszystkie te farby są od jednego rosyjskiego producenta, natomiast jeżeli chodzi o farby Sonet, one są przeznaczone na rynek studencki. Nazywane są jako student's quality, czyli po prostu są bardziej przeznaczone dla uczniów, właśnie na niższy budżet. Natomiast Ładoga i Białe Noce są przeznaczone na rynek profesjonalny. Między Ładogą a Białymi Nocami jest jeszcze taka różnica, że Białe Noce są jeszcze dodatkowo wersją premium, więc Białe Noce tak naprawdę są te z najwyższej półki. Tutaj też chciałam nadmienić, że Białe Noce i farby Sonet to nie jest to samo. Tak, są to farby akwarelowe, są od tego samego producenta, ale Białe Noce to Białe Noce, a Sonet to Sonet, to jest inna jakość produktów. Dlatego tutaj tak naprawdę nie mylmy tych dwóch nazw. Cena. No tutaj oczywiście jest duża różnica, dlatego że farby Sonet kosztują około 60 zł, nawet około 50 może znajdziecie na Allegro. Farby Ładoga to jest cena około 100 zł, natomiast Białe Noce około 160. Także różnica jest duża. A skąd wynika ta różnica? Białe Noce są to farby na bazie gumy arabskiej o wysokim stężeniu pigmentu. Jest to ta wersja premium i tak naprawdę jest to wizytówka firmy, nie Niska Palitra. Do farb Ładoga używa się niższej jakości pigmentów, troszeczkę więcej wypełniaczy i naturalne spoiwa. Natomiast te już z najniższej półki, czyli farby Sonet, tam używa się już niskiej jakości pigmentów, ale to nie oznacza, że są one dużo gorszej jakości. Naprawdę jak na farby, powiedzmy szkolne, są naprawdę świetne i na początek nadają się wyśmienicie dla każdego początkującego artysty lub stylistki paznokci, która chce zacząć swoją przygodę z akwarelami. Czym jeszcze różnią się te farby? Opakowanie. Farby Sonet i Ładoga są zapakowane w papierowe opakowanie. Nie ma tam żadnej palety do mieszania kolorów, to wszystko musicie kupić osobno. Ewentualnie jeszcze możecie sobie dokupić kasetkę metalową bądź plastikową. Natomiast farby Białe Noce przygotowane są już od razu w etui, w plastikowym etui, gdzie możecie mieszać kolory, gdzie możecie fajnie je przechowywać. I także są dodatkowe miejsca na to, gdybyście chcieli uzupełnić swoją kolekcję, bo farby Białe Noce możecie również dokupić w osobnych kostkach. Kolorów Białe Noce możecie znaleźć aż 99. Także jest to ogromny wybór. Znajdziecie je także w tubkach, jeżeli ktoś woli taką wersję i jest to większy zamiennik. Natomiast z tego co patrzyłam, na rynku polskim nie wszystkie kolory są dostępne, nie wszystkie możliwości są dostępne. Wiadomo, że najwięcej z tych opcji możecie kupić u producenta. Jeżeli chodzi o farby Sonet, je możecie kupić w zestawach 16 lub 24 kolory, Ładoga 24 kolory, natomiast Białe Noce 16, 24 i 36. Ale tak jak mówiłam wcześniej, Białe Noce możecie dokupić jeszcze w osobnych kosteczkach. Ładogi niestety nie dokupicie osobno, możecie ją kupić tylko i wyłącznie w zestawie. Natomiast jeżeli chodzi o farby Sonet, z tego co się orientowałam, w kostkach możecie dokupić tylko kolory metaliczne. Więc tutaj znowu też nie możecie dokupić osobnych kosteczek, oprócz tych metalicznych oczywiście. I teraz tak, które farby wybrać? Tak naprawdę wszystko zależy od Was. Na jakie farby Was stać, w co chcecie zainwestować, czy chcecie już bardziej profesjonalnie oddać się malowaniu akwarelami, czy też wystarczą Wam tak naprawdę te najbardziej proste, czyli farby Sonet, które tak naprawdę wiele nie odbiegają jakością od tych droższych farb. Mimo, że farby Sonet i Ładoga są w plastikowych i papierowych opakowaniach, zawsze możecie sobie dokupić do tego etui i myślę, że tak naprawdę takie farby super Wam się również sprawdzą. Tutaj macie jeszcze tabelkę, która w skrócie obrazuje wszystko to, co Wam przed chwilą powiedziałam. Możecie sobie zrobić screena właśnie tej tabelki, myślę, że Wam się przyda, do podjęcia decyzji, które właśnie farby wybrać.
Ja zdecydowałam się na farby białe noce. Stwierdziłam, że chcę iść w to bardziej profesjonalnie, chcę też pomalować troszeczkę na większych formatach, dlatego stwierdziłam, że zainwestuję w te właśnie farby premium. I dzisiaj pokażę Wam, jak one sprawdzają się zarówno na papierze, jak i właśnie na tipsach. Zapraszam Was do testowania tego produktu. Na początek wyciągam sobie farbki z opakowania. Tak właśnie wygląda kasetka, jest ona dosyć spora, jak możecie tutaj zauważyć. Jak widzicie, kasetka otwiera się na trzy części. Jedna to jest oczywiście pokrywa, a na jednej mieszacie sobie kolory. W środku oczywiście znajdziecie próbnik na kolory, no i oczywiście farbki, zapakowane jak piękne cukiereczki. Ta część do mieszania kolorów jest odpinana, także można sobie ją odpiąć, odłożyć farbki gdzieś na bok, jeżeli zajmują Wam dużo miejsca i właśnie tylko tą część do mieszania sobie trzymać przy klientce. A to są moje pędzelki, które kupiłam do testowania. Jak widzicie, są tutaj różne długości włosia, są też różne szerokości. Jedne są bardziej miękkie, drugie są troszeczkę bardziej sztywniejsze i będę tak naprawdę testować, jak one rzeczywiście będą się sprawdzać w pracy. Z tyłu opakowania macie pokazane wszystkie kolory. Oczywiście są podane nazwy kolorów, a także oznaczenia. Historię tych oznaczeń znajdziecie na dole opakowania, a jest to m.in. to, jakie mają krycie dane farby, jakie są konsystencje tych farb, czy mają sobie takie jakby granulki, czy one są bardziej płynne, takie bardziej jak masełko, więc każdy kolor jest dokładnie opisany. Jak widzicie, kolory są troszeczkę inne niż na opakowaniu, dlatego właśnie teraz będę robić wzornik kolorów. Przygotowałam sobie dwa kubeczki na wodę, jeden będzie na tą tak zwaną brudną wodę, drugi będzie na czystą wodę. Do tego kawałeczek ręcznika papierowego po to, żeby wycierać sobie nadmiar wody z pędzelka. I przechodzę do robienia wzornika. Jak widzicie, tutaj ten wzornik maluję od największej intensywności, jaką mogę uzyskać, po taką najbardziej bledszą, najbardziej rozwodnioną. Dzięki temu wiem tak naprawdę, jakie efekty dają mi poszczególne odcienie. No dobra, to czas przetestować je w akcji. Mam przygotowane farbki, mam oczywiście tutaj też przygotowany blok z kartkami, takimi nieco grubszymi, mają one 200 gram, więc nie będą mi się rolować pod wpływem farbek i wody. Na początek rozmaluję swoją rękę, malując listki. Są one dosyć proste tak naprawdę, bo za jednym maźnięciem pędzla możemy stworzyć od razu piękny listek. A żeby zrobić taki listek, wystarczy tylko bardzo delikatnie samym czubeczkiem dotknąć papieru, potem położyć ten pędzel po całości tak naprawdę grubości tego pędzla i potem znowu podnosimy ten pędzelek do góry i listek mamy tak naprawdę gotowy. Więc teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają moje pierwsze kroki z tymi farbkami, jak one właśnie sprawdzają się na papierze w listkowym wydaniu. Takie ćwiczenie na kartce jest naprawdę dobrym sposobem na to, żeby przywitać się z takimi akwarelami, żeby zacząć z nimi przygodę, bo tutaj jednak mamy większy format, możemy troszeczkę bardziej sobie poszaleć i wyćwiczyć sobie rękę, wyczuć właśnie produkt, zanim przejdziemy do malowania na tipsach.
Jak widzicie, troszeczkę poniosło mnie z tymi wszystkimi listkami, więc może przejdźmy teraz do malowania kwiatów. Oczywiście pierwszy kwiat, który musiałam namalować, to jest różyczka. Myślę, że jest to najbardziej pożądany kwiatek, który wybierają Wasze klientki. Dlatego stwierdziłam, że i tego kwiatka tutaj nie może zabraknąć. To jest tak naprawdę uproszczona różyczka, bo jak widzicie, ja tutaj sobie maluję te płatki na zakładkę. Nic tutaj skomplikowanego w malowaniu nie mamy. Ale za to efekt końcowy jest naprawdę przepiękny. Takie zdobienia akwareli są naprawdę szybkie. Jeżeli już opanujemy nasze farbki, opanujemy pędzle, to możemy naprawdę w szybki sposób zrobić przepiękne zdobienia florystyczne, także zwierzęce. Naprawdę możliwości są nieograniczone i będziemy i my zadowoleni, i nasze klientki. Jak widzieliście na początku, namalowałam wszystkie pąki kwiatów, wszystkie płatki kwiatów i dopiero jak chwileczkę wyschły mi te farby, odparowała woda, wzięłam się za malowanie listków, łodyżek i wszystkich innych dodatków. Tutaj też taki mały tip ode mnie. Polecam Wam malować większość tych płatków i listków na jeden ruch, maksymalnie dwa ruchy. Często jeżeli będziecie poprawiać te liście, maltretować je, czy nawet te płatki, to zacznie się Wam robić takie błotko i to już nie będzie taki ładny, lekki efekt. Ewentualnie jak farbki Wam podeschną, to wtedy możecie dołożyć kolejną warstwę, kolejną głębię tego zdobienia akwarelowego. No dobra, to przejdźmy w takim razie do testowania tych farbek już na tipsach. Tipsy mam przygotowane, pokryte białą hybrydą i pokryte topem velvet, czyli topem matowym. I na początek tutaj też wezmę na pierwszy rzut listki, są one proste, szybkie, przyjemne. I tutaj zobaczę tak naprawdę, jak sprawdza mi się już nieco mniejszy pędzel od tamtego, ale nadal jak widzicie ma on długie włosie. I działam tak samo jak wcześniej, czyli najpierw sobie zaczynam delikatnie, potem kładę ten pędzel i znowu podciągam go do góry. I tak naprawdę w szybki sposób powstają mi piękne listki palmowe. No to co? Czas na różyczkę na tipsie. I tutaj działam dokładnie tak samo jak wcześniej na kartce, czyli zaczynam sobie od samego środka i rozbudowywuję sobie tą różyczkę na zewnątrz. Jak jeszcze możecie zauważyć, mój środek jest nieco ciemniejszy, a te zewnętrzne płatki już są coraz jaśniejsze, coraz bardziej rozwodnione. Dzięki temu ta różyczka dostaje taki bardzo subtelny, delikatny efekt.
I przechodzimy teraz do drugiej różyczki, ta już jest taka bardziej złożona, taki bardziej pączek róży i postępuję tak samo jak wcześniej. A tak prezentują się moje pierwsze wzorki wykonane na tipsach. Okej, moje testy dobiegły końca. Nie ukrywam, że praca tymi farbami to czysta przyjemność. Pracuje się nim niesamowicie płynnie, są pięknie napigmentowane, cudowne, naturalne kolory. Nie są zbyt jaskrawe, naprawdę świetnie się nimi pracuje. Mam nieodpartą ochotę na to, żeby namalować jakieś fajne, większe obrazy. Mam nadzieję, że znajdę na to czas w tym roku i uda mi się coś fajnego zmalować i również pochwalę się efektami na moich social mediach, może nawet nakręcę odcinek na YouTubie. A jeżeli chcecie więcej takich filmików z akwarelami, zostawcie mi koniecznie łapki w górę. Napiszcie mi też w komentarzach, jakie pędzelki Wy polecacie do akwareli, a jakimi farbami może wymalujecie, może coś innego Wam się sprawdza w pracy. Z chęcią się dowiem. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie kliknijcie tutaj. Będziecie na bieżąco z każdym odcinkiem, który wlatuje na mój kanał. I oczywiście poprzednie odcinki do nadrobienia, zachęcam Was gorąco, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!